Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na takie podsumowanie warszawskich targów książki, mały buchol z tych targów i taki mini vlog. Także dosyć różnorodnie, chociaż wszystko wokół jednego tematu, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba i że z przyjemnością obejrzycie ten film. Zacznę może od takich ogólnych wrażeń na temat targów. Później wrzucę zmontowane klipy jako taki mini vlog, a na końcu będzie book haul, tak więc jeżeli jesteście tu tylko dla book haulu, to możecie od razu przewinąć do samego końca. Natomiast jeżeli chodzi o same targi książki w Warszawie, to w tym roku odbywały się one aż dwukrotnie, ponieważ pierwszy weekend to były targi Vivelo i to były targi, które odbywały się na Stadionie Narodowym. Ja się tam niestety nie mogłam wybrać, bo akurat na ten weekend miałam inne plany i myślę, że wielu czytelników, jak i wydawców też musiało tak naprawdę wybierać między jednym tygodniem a drugim, no bo nie oszukujmy się, ciężko znaleźć czas i pieniądze, żeby dwa weekendy z rzędu pojawić się na takiej imprezie, tym bardziej, że wynajęcie stoiska jest na pewno bardzo drogie i też te mniejsze wydawnictwa nie mogły sobie zapewne pozwolić na to, żeby na dwóch imprezach się pojawić. Dlatego myślę, że na obu targach czegoś tam brakowało. Natomiast ja tutaj skupię się na tych targach, które były pod pałacem w ostatni weekend. I bardzo się tutaj cieszę, z góry zaznaczę, ponieważ to były pierwsze targi, kiedy mieszkam w mieście, gdzie targi są organizowane, w związku z czym nie musiałam nigdzie dojeżdżać. I mogłam na te targi wybrać się już w piątek, a właściwie tak naprawdę mogłam nawet w czwartek po południu. Ale specjalnie na ten dzień w piątek wzięłam sobie dzień wolny w pracy, żeby mieć takie doświadczenie targów zupełnie inne niż do tej pory. Bo do tej pory jednak zwykle jeździłam, znaczy właściwie zawsze jeździłam w soboty, gdzie tych ludzi jest mnóstwo, nie da się w ogóle dopchać do stoisk, ciężko jest się poruszać, ciężko jest oddychać, ja jestem tym zawsze strasznie przytłoczona i w rezultacie te targi bardziej mnie frustrują niż sprawiają mi jakąkolwiek przyjemność. Dlatego w tym roku postanowiłam, że wybiorę się na nie w piątek, tym bardziej, że tak jak mówię, mogłam wybrać się tylko w jednym tygodniu. No i to była naprawdę świetna decyzja, strzał w dziesiątkę, ponieważ w piątek rano, myślę, że pod pałacem byłam tak około 11-11.30. Naprawdę jeszcze nie było aż tak dużo ludzi, chociaż już było widać, że coś się dzieje, wystawcy byli już w pełni rozstawieni, ponieważ był to drugi dzień targów, które zaczęły się w czwartek. I na spokojnie mogłam sobie pochodzić po tych stoiskach, obejrzeć wszystko, co tam jest, bez jakiegoś takiego przepychania się, bez stania w kolejce. No i właśnie też głównie pewnie dlatego zrobiłam zakupy. Ja zwykle na targach nie robiłam jakichś wielkich zakupów. No po pierwsze właśnie dlatego, że ciężko było się w ogóle do stoisk dopchać i na spokojnie przejrzeć ofertę wydawnictw. A po drugie dlatego, że też kiedy musiałam płacić za ten bilet pociągiem, później jeszcze płacić za książki, a też promocje na targach wcale nie są aż takie duże, no to robiła się z tego całkiem droga impreza. Więc w tym roku zrekompensowałam sobie to, że za ten bilet pociągowy płacić nie muszę i po prostu te pieniądze przeznaczyłam na nowe książki. Dlatego kupiłam ich aż 7. Kilka z nich planowałam, kilka z nich było dosyć spontanicznych, tak więc piątek na targach naprawdę bardzo mi się podobał i było to dla mnie zupełnie inne doświadczenie targów niż do tej pory. Także bardzo jestem zadowolona, że miałam szansę właśnie w taki sposób tę imprezę przeżyć. Wybrałam się oczywiście również w sobotę, ponieważ soboty zawsze są tym dniem, kiedy jest najwięcej spotkań z autorami, kiedy jest najwięcej takich wydarzeń około książkowych, więc też ta sobota jest po prostu najciekawsza. W tym roku pod pałacem nie było aż tak dużo tych wydarzeń i no trochę żałuję, bo jednak wydaje mi się, że więcej takich spotkań z autorami było na tych targach na Stadionie Narodowym tydzień wcześniej. Te pod pałacem jednak wydawały mi się uboższe w program, w związku z czym udało mi się odwiedzić właściwie tylko Natalię Szostak, która podpisała mi swoją książkę. Planowałam jeszcze spotkania z B.A. Paris, ale kiedy zobaczyłam, jaka jest kolejka do tej autorki, no to stwierdziłam, że jednak zrezygnuję i wróciłam po prostu do domu. Zupełnym przypadkiem też trafiłam na spotkanie z Jakubem Małeckim, bo jakoś nie wiem, wcześniej w programie tego nie widziałam, a odbywał się właśnie panel dyskusyjny wokół jego najnowszej książki Sąsiednie kolory, więc przycupnęłam sobie przy scenie i posłuchałam, co autor ma do powiedzenia. Z takich ciekawszych spotkań autorskich, które też kojarzę, ale na których nie byłam, odbyło się na przykład spotkanie z Royem Jacobsonem, czyli autorem tej serii skandynawskiej, którą wydaje wydawnictwo poznańskie. Wiem, że było też spotkanie na przykład z autorką książki Almond, która też była dosyć głośna w zeszłym roku. Ja jej akurat nie czytałam, dlatego też na to spotkanie się nie wybrałam. Także coś tam się działo, ale jednak wydaje mi się, że nie było to aż tak bogate, jak zwykle to jest na targach i wydaje mi się, że jednak więcej takich wydarzeń miało miejsce tydzień wcześniej na Stadionie Narodowym. Natomiast same te targi pod pałacem wydawały mi się bardzo fajne i całkiem nawet nieźle zorganizowane w porównaniu do targów we wszystkich tych halach targowych, na przykład w tym nieszczęsnym Krakowie, bo tamte targi są chyba po prostu najgorszymi targami pod względem organizacji. Natomiast są one bardzo, bardzo mocno uzależnione od pogody. Akurat tym razem pogoda trafiła się naprawdę idealna, bo było tak około 20 stopni przez wszystkie te dni. Świeciło słońce, ale wiał też taki lekki wiaterek, więc nie było ani za gorąco, ani za zimno. Deszcz w ogóle nie padał, także no naprawdę złożyło się świetnie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby padał deszcz i pogoda by nie dopisała, no to te targi nie byłyby aż tak atrakcyjne.
Było sporo takich niszowych wydawców, jakichś takich naprawdę bardzo, bardzo małych oficyn, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Było też oczywiście kilku większych wydawców, ale co ciekawe, no tych największych jednak brakowało, bo wiem, że oni byli tydzień temu pod stadionem i było to na przykład wydawnictwo poznańskie, nad czym ubolewam, bo planowałam tam kupić jedną książkę. Nie było wydawnictwa SQN, nie było wydawnictwa literackiego, wydawnictwa czarnego, także naprawdę sporo takich dużych wydawców jednak zabrakło. Co wydaje mi się trochę dziwne, bo jednak są to na tyle duże wydawnictwa, że wydaje mi się, że kwestia finansowa tutaj nie była problemem z tym wynajęciem stoiska, dlatego myślę, że musiały tutaj zajść jakieś inne decyzje, ale mimo wszystko wciąż było w czym wybierać, także nie było aż tak źle. To, czego mi również brakowało, to to, że jednak na tych targach w halach i na targach, na których do tej pory byłam i myślę, że tak samo właśnie było na stadionie, to były wszystkie takie piękne dekoracje stoisk, bo na targach zawsze wydawcy prześcigają się w tym, kto będzie miał ładniejsze stoisko, lepsze miejsca do robienia zdjęć, gdzieś tam publikowania ich później na Bookstagramie czy BookToku. Także tego naprawdę jest zwykle na targach bardzo dużo. No tutaj jednak wszyscy mieli takie same namiociki i nie było absolutnie żadnych, wiecie, no jakichś takich dodatkowych dekoracji. Także z tego powodu być może te targi wizualnie nie były aż tak atrakcyjne. I zabrakło mi też trochę takich okołoksiążkowych wystawców. Tego co kojarzę, to był tylko sklep Nad Wyraz, taki, który sprzedaje rzeczy związane z książkami, ale jednak nie są to książki. Zabrakło mi na przykład, nie wiem, Kotera, czy sklepu Molom, czy też chyba Epic Page był na stadionie, a to też są sklepy, do których na pewno bym chętnie zajrzała i jakieś drobne zakupy pewnie bym zrobiła. Także troszkę mi takich stoisk okołoksiążkowych brakowało. Ogólnie cieszę się, że byłam i naprawdę ten piątek był udany i też w sobotę udało mi się spotkać z kilkoma osobami z Bookstagrama, także naprawdę były to dwa miłe dni na targach, milsze niż zwykle, ale jednak czułam pewien niedosyt, bo przez to, że te targi odbywały się dwukrotnie i to tydzień po tygodniu, no to siłą rzeczy myślę, że na jednych i drugich czegoś brakowało i trzeba było wybierać. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że organizatorzy w przyszłym roku jakoś się dogadają i nawet jeżeli ciągle będą chcieli tworzyć te wydarzenia osobno, to jednak zrobią to w trochę innym odstępie czasu, no bo tak tydzień po tygodniu to jest naprawdę uciążliwe, no zarówno na pewno dla wydawców, którzy też często musieli decydować, na których targach się pojawić, jak i dla czytelników, a już szczególnie tych przyjezdnych, którzy nie mieszkają w Warszawie, no bo też pewnie mało kto może sobie pozwolić na to, żeby dwa weekendy z rzędu przyjechać do innego miasta. Także naprawdę mam nadzieję, że w przyszłym roku organizatorom jakoś uda się dogadać i zrobić te wydarzenia przynajmniej w innych miesiącach, nie wiem, jedno w kwietniu, drugie w maju, albo jedno w maju, drugie w czerwcu, żeby chociaż odrobina przestrzeni między tymi targami była. Dajcie koniecznie znać, czy byliście na targach książki w Warszawie w tym roku, czy to tych pod pałacem, czy właśnie tych tydzień wcześniej na Stadionie Narodowym, a ja zapraszam Was na takiego mini vloga z dwóch dni pod pałacem. No dobrze, to została nam ostatnia część tego filmu, czyli to, na co myślę, że większość z Was czeka najbardziej, book haul. Tak jak wspomniałam na początku, na targach kupiłam 7 książek, część z nich to były przemyślane i zaplanowane zakupy, a część całkiem spontaniczne. Dawno tego nie robiłam i zwykle nie kupuję książek spontanicznie, bo już po prostu trochę z tego wyrosłam, trochę też po prostu nie mam miejsca na półkach, a trochę też od tego pomysłu odciągnęły mnie liczne przeprowadzki, które w ostatnich latach przeżywałam i po prostu ciężko mi było z tymi wszystkimi książkami, ale tym razem te zakupy sprawiły mi naprawdę dużo radości i fajnie było kupić te książki na targach i poczuć taką targową atmosferę. Zacznę może od pierwszej książki, którą tutaj mam i był to planowany zakup, ponieważ bardzo chciałam się spotkać z autorką, a jest to Zguba Natalii Szostak. Natalię Szostak możecie kojarzyć z kanału Krótka Przerwa, który już niestety nie działa, ale Natalia współtworzyła go razem z Justyną Suchecką. Obecnie obie dziewczyny bardziej rozwijają się indywidualnie. Natalia właśnie napisała swoją debiutancką powieść, natomiast Justyna już kilka książek za sobą ma, ale poza tym też pracuje jako dziennikarka i z tego co widzę, to ma naprawdę sporo pracy, zajmuje się głównie edukacją. Natomiast ja wciąż liczę, że Krótka Przerwa wróci, bo bardzo ten kanał lubiłam, ceniłam sobie polecenia dziewczyn, także mam nadzieję, że przynajmniej raz na jakiś czas film dostaniemy.
Jeżeli chodzi o samą książkę, to oczywiście jeszcze nie miałam okazji jej czytać, bo też dopiero ją kupiłam. I mam tutaj też podpis od Natalii, także bardzo się cieszę. No i myślę, że będę ją niebawem czytać, bo jestem ciekawa, jak Natalia wypadła w swoim debiucie literackim. Kolejna książka to Pawilon Małych Ssaków. I to jest książka, którą kupiłam na takim łączonym stoisku kilku wydawców, bo na przykład to jest akurat wydawnictwo Charakter. Oni nie mieli swojego osobnego stoiska, natomiast ich książki były dostępne na łączonym stoisku z innymi takimi mniejszymi wydawnictwami. A to jest książka, o której słyszałam dużo dobrego. Jest to książka pisana w formie pamiętnika, podobno taka bardzo ciepła, bardzo urocza, bardzo taka no, przyjemna do czytania, otulająca. Mamy też tutaj dużo zwierzaków, a jeżeli w jakiejś książce pojawiają się zwierzęta, no to mnie naprawdę nie trzeba długo namawiać. Tak więc w końcu na tę książkę się skusiłam. To był jeden z tych nie do końca planowanych zakupów. Kupowałam na tym stoisku inną książkę, którą za chwilkę Wam pokażę, ale ta rzuciła mi się w oczy, a już chodziła za mną od jakiegoś czasu i myślałam o jej przeczytaniu, więc stwierdziłam, że czemu nie, skoro jestem na targach. Skorzystajmy z tego i kupmy tę książkę. A książka, po którą w ogóle wybrałam się na to stoisko, to najnowsza książka Marie Aubert, czyli Wcale nie jestem taka. To jest książka wydana nakładem wydawnictwa Pauza, które również swojego osobnego stoiska nie miało. Natomiast właśnie na tym łączonym było sporo książek tego wydawnictwa. Jak wiecie, ja Pauzę bardzo lubię, często czytam ich książki, a też podczas targów miałam okazję porozmawiać z właścicielką tego wydawnictwa, czyli z panią Anitą. Przemiła osoba i naprawdę z taką ogromną pasją do książek, która jest bardzo świadoma tego, jakie książki wydaje i chce wydawać. No naprawdę była to wspaniała rozmowa. A Marie Aubert oczywiście jeszcze nie czytałam, ale czytałam jej dwie inne książki, czyli dorosłych i ten zbiorek opowiadań, który nazywa się Zabierz mnie do domu, on gdzieś tam za mną jest. I o ile dorośli mnie zachwycili, tak jak chyba wszystkich, tak ten zbiorek opowiadań podobał mi się umiarkowanie. Ciekawa jestem, jak spodoba mi się ta książka. Myślę, że też niebawem będę ją czytać. Później zajrzałam na stoisko wydawnictwa Tajfuny i kupiłam książkę Szkice malajskie. Nie czytałam wiele książek z tego wydawnictwa, bo dosłownie kilka. One są bardzo lubiane i bardzo popularne, przynajmniej w tej mojej książkowej bańce. Natomiast ja nie do końca lubię literaturę azjatycką, nie zawsze się w niej odnajduję, ale Szkice malajskie to książka, o której pod koniec zeszłego roku słyszałam mnóstwo dobrych opinii, a ponieważ dotyczy też Malezji, kraju, o którym mam niewielkie pojęcie, mimo że udało mi się tam kiedyś być, no to stwierdziłam, że zawsze jest to ekspozycja na nową kulturę i chętnie się z tą książką zapoznam, tym bardziej, że z tego co wiem, to właśnie ona opowiada o takich bolączkach i problemach, z jakimi zmagają się mieszkańcy Malezji. Także bardzo jestem ciekawa i mam nadzieję, że też uda mi się niebawem przeczytać, jak wszystkie te książki. Mam wrażenie, że ciągle mówię to samo. Kupiłam również książkę Jakuba Małeckiego Sąsiednie kolory. Na początku mówiłam, że wydawnictwo SQN nie miało swojego stoiska i to jest oczywiście prawda. Natomiast był wielki namiot księgarni Świat Książki i tam właśnie książki wydawnictwa SQN się znajdowały. To jest najnowsza powieść Jakuba Małeckiego. Ja już wcześniej ją czytałam na Legimi i ona nie podobała mi się aż tak bardzo. Ale jednak wciąż jest to Jakub Małecki, wciąż jest to proza na naprawdę wysokim poziomie, piękny język, wzruszające, kameralne, ludzkie historie. Tak więc stwierdziłam, że i tej książki na mojej półce nie może zabraknąć, mimo że po prostu do moich ulubieńców ona nie będzie należała. Zajrzałam też do wydawnictwa kobiecego i kupiłam książkę Lepiej niż w filmach. To jest taki romans młodzieżowy, o którym słyszałam bardzo, bardzo dużo dobrego, ale nie będę się oszukiwać. To, co naprawdę przyciągnęło mnie do tej książki, to fakt, że kiedyś widziałam jakiś z niej fragment, gdzie bohaterowie rozmawiają na temat Taylor Swift. Nie wiem, czy to była ta książka, czy czegoś przypadkiem nie pomyliłam. Wydaje mi się, że to było tutaj. No i właściwie tak naprawdę głównie z tego powodu po tę książkę sięgnęłam, ale oczywiście też o niej dobre rzeczy słyszałam. Także mam nadzieję, że będzie to taka lekka, bardzo przyjemna, urocza młodzieżówka, przy której po prostu miło spędzę czas i tyle. Właściwie niczego więcej od tej książki nie wymagam. I ostatnia książka to jest najbardziej spontaniczny zakup ze wszystkich, ponieważ nawet o niej nie myślałam, nawet przez myśl mi ona nie przeszła. A jest to właściwie komiks, a nie książka. I jest to Klub Smutnych Duchów. Kiedy byłam na stanowisku w UAB po zgubę Natalii Szostak, to ten komiks rzucił mi się w oczy. Uroczy duszek na okładce, no nie wiem, jakoś tak po prostu to przyciągnęło mój wzrok. I otworzyłam sobie tę książkę na przypadkowej stronie i znalazłam fragment, który niesamowicie do mnie trafił. Stwierdziłam, że to jest książka idealnie opisująca moje myśli, idealnie opisująca to, co ja często czuję, ponieważ to jest w ogóle komiks, który dotyczy takich natrętnych myśli, które często pojawiają się w głowie. Na przykład, czy po jakimś spotkaniu nie powiedzieliśmy czegoś głupiego, czy dobrze kogoś zrozumieliśmy, czy ktoś nas lubi, czy nie lubi, czy na pewno mieli na myśli to, co powiedzieli, przypadkiem się przed kimś nie zbłaźniliśmy. No mnóstwo takich rzeczy. Także no, po tym jednym fragmencie, który przeczytałam, stwierdziłam, że to jest książka totalnie o mnie i chcę ją przeczytać, chcę ją mieć na swojej półce.
Mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje, że inne fragmenty będą tak samo trafione jak ten jeden. Jest to komiks, więc oczywiście będzie się czytało błyskawicznie. Tutaj w środku zdjęcia są czarno-białe. Myślę, że też z tego powodu cena tego komiksu nie jest wygórowana, bo kosztował on tylko 30 zł, a jednak komiksy są zazwyczaj sporo droższe. No tutaj jednak to wygląda zupełnie jak książka i ten papier jest taki zwyczajny i właśnie te czarno-białe zdjęcia, także pewnie właśnie stąd ta cena. No i słuchajcie, to tyle. Tak prezentuje się ten mój stosik książek zakupionych podczas targów książki w Warszawie. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z nich, czy myślicie, że to są dobre wybory i czy w ogóle przyjeżdżacie na targi książki nie tylko do Warszawy, ale w ogóle do Krakowa, do Poznania, do Wrocławia, gdzie tam one się odbywają. Czy w ogóle lubicie tego typu książkowe imprezy i czy udało Wam się wpaść chociaż na chwilkę pod Pałac Kultury w zeszły weekend. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.